Witam drogich słuchaczy w kolejnym fragmencie audiobooka Księgi Duchów autorstwa Alana Kardeka. Dzisiaj przeczytam fragment, w którym duchy opowiadają o hierarchii między nimi, jak się między sobą porozumiewają, czy mogą jedne przed drugimi ukrywać swoje myśli. Inną ciekawą rzeczą jest fakt, że książka ta potwierdza, że wchodzimy w związki, co w dzisiejszej literaturze nazywa się rodziną dusz, że często nasi krewni i ważne osoby z naszego życia stanowią tę rodzinę i wcielają się wspólnie, choć w innych rolach. Zapraszam również do subskrypcji kanału, do wciskania łapek w górę, a teraz do wysłuchania kolejnego fragmentu. Pomiędzy poszczególnymi rzędami duchów istnieje hierarchia możliwości. Czy w związku z tym można mówić o występowaniu wśród duchów stosunków podporządkowania i władzy? Tak, w dużym stopniu. Jedne duchy posiadają władzę nad innymi, w zależności od zajmowanego miejsca w hierarchii, i korzystają z niej, wywierając niemożliwy do odparcia wpływ o charakterze psychicznym. Czy duchy niższe mogą przeciwstawiać się władzy tych, które je przewyższają? Powiedziałem, niemożliwy do odparcia. Czy potęga i szacunek, z których człowiek korzystał na ziemi, dają mu wyższą pozycję także w świecie duchów? Nie, ponieważ maluczcy zostaną wyniesieni, a wielcy poniżeni. Jak mam rozumieć to wyniesienie i poniżenie? Czy nie wiesz, że duchy różnią się stopniem rozwoju odpowiednio do ich zasług? A więc największy na ziemi może zajmować ostatnie miejsce wśród duchów, podobnie jak jego sługa może być pierwszy. Czy to rozumiesz? Czyż Jezus nie powiedział, kto się poniży, będzie wywyższony, a kto się wywyższy, będzie poniżony? Czy ten, kto był wielki na ziemi, a wśród duchów staje się mały, jest w ten sposób upokorzony? Czasem nawet bardzo, zwłaszcza jeśli byli pyszni i zawistni. Czy żołnierz, który po bitwie spotyka swego generała w świecie duchów, nadal uznaje jego wyższość? Tytuł jest niczym, wszystkim jest prawdziwa wyższość. Czy duchy znajdujące się na różnych stopniach są ze sobą przemieszane? Tak i nie. To znaczy, że widzą się, lecz wyróżniają się między sobą. Zbliżają się do siebie lub oddalają w zależności od podobieństwa czy różnic w poglądach, zupełnie jak u was. Jest to świat, którego wasz jest mglistym odbiciem. Duchy tej samej rangi jednoczą się na zasadzie podobieństwa, by tworzyć grupy czy rodziny duchów zjednoczonych sympatią i wspólnie wybranym celem. Te dobre jednoczy wola czynienia dobra, złe chęć czynienia zła i wstyd za popełnione błędy oraz potrzeba przebywania wśród istot podobnych do nich. Czy wszystkie duchy mają do siebie równy dostęp? Duchy dobre mogą dotrzeć wszędzie i tak musi być, aby mogły ćwiczyć wywieranie wpływu na te złe. Jednak okolice zamieszkane przez dobre duchy są niedostępne tym niedoskonałym, aby nie mogły wnosić do nich zamętu złych rządz. Jaka jest natura relacji między dobrymi i złymi duchami? Dobre duchy starają się zwalczać złe skłonności duchów złych, pomagając im doskonalić się. To jest ich misja. Dlaczego duchy niższe odczuwają przyjemność, wiodąc nas ku złu? Ponieważ są zazdrosne, że nie zasłużyły, by znajdować się wśród dobrych. Duchy te chcą uniemożliwić jak największej liczbie jeszcze mało doświadczonych duchów osiągnięcie nadrzędnego dobra. Chcą, by inni doświadczali tego, czego same doświadczają. Czyż podobnie nie jest także między wami? Jak duchy porozumiewają się między sobą? Widzą się i rozumieją. Mowa ma charakter materialny. Wyraża ona ducha. Wszechobecny fluid
pozwala na istnienie między duchami stałej komunikacji. Jest on czynnikiem służącym przenoszeniu myśli. Podobnie jak u Was, powietrze pozwala nieść się głosowi, istnieje też coś w rodzaju powszechnego telegrafu, który łącząc ze sobą wszystkie światy, pozwala duchom na kontakty jednego świata z drugim. Mała dygresja. W tamtych czasach były telegrafy, dzisiaj mamy internet, więc można by było powiedzieć, że istnieje rodzaj komunikacji, jakby internet międzyplanetarny i międzywymiarowy. Czy duchy mogą ukrywać przed sobą swe myśli oraz chować się jedne przed drugimi? Nie. Dla niektórych wszystko pozostaje odkryte, zwłaszcza jeśli są to duchy doskonałe. Mogą się oddalać, lecz stale się widzą. Nie stanowi to jednak absolutnej reguły, bowiem niektóre duchy, jeśli uznają to za potrzebne, równie dobrze mogą stać się niewidzialne dla innych. W jaki sposób duchy, które nie mają już ciała, mogą stwierdzić swą indywidualność i wyróżnić się spośród duchowych istot, które je otaczają? Stwierdzają swą indywidualność dzięki ciału duchowemu, które sprawia, że poszczególne istoty różnią się między sobą, podobnie jak ciało w przypadku ludzi. Czy duchy rozpoznają się, by później wspólnie zamieszkiwać ziemię? Czy syn poznaje swego ojca, a przyjaciel przyjaciela? Tak, i to nawet w kolejnych pokoleniach. W jaki sposób ludzie, którzy znali się na ziemi, rozpoznają się w świecie duchów? Widzimy naszą przeszłość i czytamy w niej jak w książce. Widząc przeszłość naszych przyjaciół i naszych wrogów, postrzegamy ich przejście od życia do śmierci. Duchy mogą się jednocześnie rozpoznawać dzięki wyglądowi, który miały za życia. Nowo przybyłemu duchowi, który jeszcze nie za dobrze oswoił się ze swoim nowym stanem, inne duchy ukazują się w postaci, która pozwala mu je rozpoznać. Czy dusza, opuszczając swą śmiertelną powłokę, natychmiast widzi swych rodziców i przyjaciół, którzy przed nią trafili do świata duchów? Natychmiast to nie jest właściwe określenie, bowiem, jak już powiedzieliśmy, potrzeba trochę czasu, by się odnaleźć w nowym świecie i pozbyć się materialnej otoczki. Jak jest przyjmowana dusza powracająca do świata duchów? Duszę sprawiedliwego wita się jak oczekiwanego od dawna ukochanego brata. Duszę niegodziwca przyjmuje się z niechęcią. Jakie odczucia mają duchy nieczyste, widząc, że zbliżają się do nich inne duchy? Złośliwe duchy są zadowolone, widząc istoty do nich podobne. Tak samo pozbawione nieskończonego szczęścia. Czują się podobnie jak ziemscy złoczyńcy spotykający swych ziomków. Czy nasi krewni i przyjaciele wychodzą nam czasem na spotkanie, gdy opuszczamy ziemię? Tak, zjawiają się w pobliżu duszy, którą darzą uczuciem. Witają ją, jakby powracała z podróży. Zwłaszcza jeśli uniknęła czyhających na drodze niebezpieczeństw i pomagają jej wyzwolić się z cielesnych więzów. Jest łaską dla dobrych duchów, gdy ich bliscy wychodzą im na spotkanie. Tymczasem te nieczyste pozostają w izolacji lub są otoczone duchami im podobnymi. I to jest ich kara. Czy zawsze krewni i przyjaciele pozostają po śmierci połączeni? To zależy od stopnia ich rozwoju oraz od drogi, którą przeszli, by się rozwinąć. Jeśli jeden jest bardziej rozwinięty i idzie do przodu szybciej niż inny, to nie mogą być razem. Mogą się czasem widywać, lecz połączyć się na zawsze będą mogli tylko wtedy, gdy będą szli ramię w ramię lub gdy zrównają się pod względem doskonałości. A poza tym stracenie z oczu krewnych i przyjaciół stanowi niekiedy karę. Dzisiejszy odcinek nieco krótszy, ale mam nadzieję, że równie ciekawy. W kolejnym odcinku będzie mowa o związkach sympatii i antypatii między duchami i o tych odwiecznych połówkach. Czy mamy swoje połówki? Jak to wygląda pomiędzy wcieleniami? Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, a tymczasem jeszcze raz przypominam o subskrypcji, o lajkach i o Waszych komentarzach. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, Monika.